No, jestem nad Bugiem przy moście w Drohiczynie, to znaczy nie przy moście, skręciłem w prawo kilka kilometrów do miejscowości Tomkiele, mniej więcej w tym samym miejscu, tylko że 2-3 kilometry dalej. Byliśmy jeszcze kilkanaście lat temu z dziadkiem, kiedy żył dziadek. Strasznie wtedy tłukły bolenie. Wyglądało to tak, jakby po prostu ktoś dechy rzucał w jakieś cegły do wody, a drobnica pryskała, fruwała po prostu w powietrzu. Ale co, próbowaliśmy tam takimi blachami dużymi, szczupakowymi, nie mając pojęcia o tym, jak się praktycznie powinno łowić bolenie. I oczywiście bez rezultatu. Szkoda, kurczę, dzisiaj nic się nie dzieje. Myślałem, że też usłyszę jakieś uderzenia, więc nie ma nic. A dalej już nie chce mi się jechać. Tam gdzieś na horyzoncie jest most. Tam przy tym domu. Zmęczony jestem już okropnie. Jadę od godziny 1:30, już zresztą widzę, jak mi się ręce trzęsą. Na wodzie bardzo dużo ptaków. Uciekały spod brzegu kaczki, ja nie wiem. A bolenia nie słychać. Szkoda. Szkoda, że nie wziąłem lornetki. Po prostu nie chciało mi się wyjeżdżać nic. Właściwie spokojnie. Oho! Słyszałem coś. Też nie widać przez kamerę, żeby coś tam ogarniało. No, konflikt interesów. Trzech facetów na motorowej łodzi z pintami walą do kaczek, kurczę, oni płoszą mnie, a ja wypłoszyłem im z kolei, oni mnie rybę, a ja ich wypłoszyłem kaczki. Przed chwileczką dali kilka strzałów, tylko oni zbierają. Czy wykluczona kaczka? No i jak ja mam tu coś złapać? Kurde. No pod prąd. Odskoczą kawałek, a później cichutko sobie znowu spływają. No, dość mam już. I wędkowania, i prawdę mówiąc, jazdy też od 1:30. Aż wszystko we mnie drży ze zmęczenia. Oczywiście na wodzie nic, żadnego brania, ba, żaden boleń nie podpłynął pod brzeg i nie próbował nawet głuszyć, także to rzucanie było bezsensowne. Woda w porównaniu z naszą Parsendą i z jeziorami to dosłownie ścierpi, kurde. Muszę jechać do Hajnówki jeszcze ponad 100 km, kurde.